pierwsze oświadczenie wygłosi pan poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję, panie marszałku, panie pośle. Panie marszałku, to jest moje pierwsze oświadczenie, a postanowiłem go wygłosić, bo dzisiaj Jarosław obchodzi swoje święto. Oczywiście myślę tutaj o mieście Jarosław, a święto to związane jest z 90. rocznicą istnienia Ekonomika Jarosławskiego. To szkoła, która od 90 lat funkcjonuje w Jarosławiu, przez lata wykształciła wielu wybitnych absolwentów, którzy nie tylko w Polsce, ale poza granicami kraju zajmują zacne stanowiska. To jedna z największych szkół w Jarosławiu. 90 lat to ogromny okres. Chcę powiedzieć, że szkoła powołana w 1924 roku, nawet w okresie wojennym, nie przestała funkcjonować. Ja dzisiaj miałem być na tym święcie. Miałem świętować wspólnie ze znajomymi i z kolegami. Niestety bardzo ważne obowiązki poselskie, szereg ustaw, o których tutaj dyskutowaliśmy, uniemożliwiły mi to spotkanie. Dlatego też tą drogą chcę przekazać bardzo serdeczne życzenia dla wszystkich absolwentów, dla nauczycieli oraz uczniów. Myślę, że to przesłanie, które na dzisiaj sobie przyjęliście, przeszłość jest waszym dziedzictwem, jest w pełni, potwierdza w pełni wasze osiągnięcia i wasze doświadczenia. Życzę wszystkiego najlepszego dla Ekonomika Jarosławskiego. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziękuję panu posłowi. Wicemarszałek przyłącza się do życzeń. Również dziękuję, panie marszałku. Głos ma